Pietrzu. Cześć. Zapraszamy. Siemanko. Cześć. Cześć. Słuchajcie, chcielibyśmy zobaczyć, jak mieszkać, jak mieszkają młodzi piłkarze w Warszawie. Zaczynamy? Jasne. Zapraszamy do kuchni. Może zaczniemy od kuchni, może najlepiej. Panowie, kuchnia to jest centralne miejsce tego domu? Znaczy centralne może nie, ale też spędzamy tutaj dużo czasu, bo wiadomo, posiłek dla zawodników jest chyba jeden z najważniejszych rzeczy, które musimy sobie zrobić lub przygotować, więc na pewno spędzamy tu dużo czasu, no, żeby zadbać o siebie. Czym się kierujecie, przygotowując posiłki? No, żeby zadbać o wszystkie składniki, które potrzebuje nasz organizm. Wiadomo, węglowodany, białko to chyba są najważniejsze rzeczy. No i jakieś witaminy. To, co możemy sobie zorganizować, to staramy się to mieć. Panowie, jakie jest wasze ulubione danie? Zdecydowanie naszym ulubionym daniem jest kurczak z pesto. Także staramy się stosować do zaleceń pani dietetyk, pani Magdy. To, co nam przypisze, to staramy się robić w miarę możliwości oczywiście. No i czasami lubimy też coś zjeść sobie na słodko. Wtedy biorę się za patelnię i zaczynam robić naleśniki. No, zdecydowanie jego naleśniki są najwyższej klasy. Jesteśmy teraz w pokoju Kaspra. A macie tu porządek? Masz, Kasprze. Lubię dbać o porządek. Oj, nie wiem. chyba tylko dzisiaj. Nie. A kto jest większym bałaganiarzem? No to niech się przyzna, kto jest większym bałaganiarzem. No, zdecydowanie przy Mateuszu, który jest bardzo pedantyczny. Trochę odbiegam od niego, ale nie jestem jakimś bałaganiarzem, po prostu nie dbam o porządek tak jak Mateusz. Na co dzień może nie dbamy tak o porządek jak dzisiaj jest czysto, ale no generalnie w domu staramy się trzymać porządek, bo tak samo jak i mi i Kasprowi porządek pasuje i w takich warunkach wolimy sobie mieszkać, bo wtedy no, po prostu się lepiej czujemy. No. Nie lubimy bałaganu i... No zdecydowanie, ja tak samo jak i on, no, nie lubimy. A jak w ogóle doszło do tego, że zaczęliście razem mieszkać? No to był chyba całkowity spontan, tak wyszło. Tak, bo ja na początku miałem iść z kim innym, ale okazało się, że Mateusz też chce iść na mieszkanie, ja też bardzo chciałem iść. No i jakoś zgadaliśmy się. No to był taki mega spontan, bo chwilę szukaliśmy mieszkania. Na początku w ogóle mieliśmy iść we trzech, potem było, że jak będzie dwóch, to nie wiadomo, czy się załapie po prostu. No okazało się, że po prostu jeden kolega nie mógł, no i znaleźliśmy to mieszkanie i według mnie wyszło najlepiej dla nas. Od dawna razem mieszkacie? Od maja. Od początku maja się tutaj wprowadziliśmy. Kasper, jak patrzymy na twój pokój, gitara, koszulka Legii, dwie największe pasje? Zdecydowanie tak. Muzyka i piłka nożna. W odwrotnej kolejności. Piłka nożna i muzyka to zdecydowanie dwie największe pasje. Panowie, ta koszulka chyba nieprzypadkowo tutaj wisi. Mistrzostwo, piękne chwile. Pamiętacie to jeszcze? Tak. No takich chwil się chyba nie zapomina. Szczególnie z dwóch półfinałów, jak i potem z dwóch finałów, to myślę, że takie chwile zostają do końca życia i dobrze, że taka koszulka wisi też w domu, bo cały czas nam o tym przypomina, więc myślę, że to jest też fajna sprawa. Kacper, twój gol z Lechem na 3-2 w dogrywce w rewanżowym półfinale jeszcze się śni? Tak. Szczerze, nigdy go chyba nie zapomnę, bo takie emocje, jakie towarzyszyły w tym meczu i w trakcie tej bramki i potem końcówki tego meczu, to chyba zdecydowanie największe przeżycie w życiu. I... No ja osobiście takiego meczu chyba nie zagrałem jeszcze. I tak, śni się po nocach. No Mateusz, ty też miałeś spektakularną akcję, bo przy golu na 4-2 wyskoczyłeś, że tak powiem. Dając szansę Michałowi Góralowi wpakować piłkę do siatki. To była bardziej taka spontaniczna akcja, bo znałem po prostu Michała z treningów i wiedziałem, że tam się znajdzie, to po prostu tylko zrobiłem mu miejsce, zabrałem zawodnika i on zrobił to, co do niego należy i wtedy myślę, że już każdy miał czystą głowę, bo byliśmy pewni, że już nikt nam tego nie zabierze w finale. Ten obecny sezon jest jakiś inny, inaczej trenujecie, ale cele się nie zmieniają? Znaczy cele to chyba co roku się nie zmieniają, bo walczymy o te najwyższe cele. Myślę, żeby w przyszłym roku upowieść tutaj drugą koszulkę. Więc myślę, że cele są na pewno takie same, ale z roku na rok na pewno będzie coraz ciężej, bo wiadomo, łatwiej jest zdobyć niż obronić tytuł, myślę. Nam się to już udało i mam nadzieję, że uda się po raz kolejny. A
czy coś się zmieniło do tego sezonu. Myślę, że może trenujemy ciężej, tak bardziej, może po organizmie się to odczuwa, ale cele na pewno są takie same. Mateusz, twój pokój nieco mniejszy, z czego to wynika, jak dokonywano wyboju? Tak, no jest troszeczkę mniejszy, ale chyba wybieraliśmy po prostu z racji wieku, że Kasper był, jest trochę starszy, no to wybrał ten większy pokój, a ja wybrałem mniejszy, ale wcale się w nim źle nie czuję, już wręcz czuję się w nim bardzo dobrze i cieszę się, że ten pokój jest mój. W jednym pokoju koszulka Legii, w drugim koszulka reprezentacji Polski. Ładny zestaw całkiem. Tak, tak. To jest akurat koszulka z eliminacji do Mistrzostw Europy z Portugalii. No myślę, że moja koszulka z finału jest w domu, u mnie w hramie, więc myślę, że drugą koszulkę musiałem zabrać na pewno tutaj, żebym też miał to wspominać i żebym też mógł wracać czasem do tych chwil i stąd jest ta koszulka. No ale tak jak mówisz, jest fajny zestaw, bo jest Legia, jest reprezentacja Polski, więc jest wszystko, co potrzebne w piłce. Tobie z Elką na piersi gra się tak samo jak z Orzełkiem na piersi? Myślę, że teraz już tak. Na początku wiadomo, z Orą na piersi w reprezentacji była duża, może nie to, że była duża presja, tylko sam sobie narzucałem dużą presję, bo to było coś nowego. Ale do wszystkiego da się przyzwyczaić, do tego też się przyzwyczaiłem i myślę, że teraz już nie ma różnicy, bo czasami, tak jak ostatnio były mecze w Widzemistrzu z Ajaxem, to myślę, że poziom jest większy w Widzemistrzu niż czasem w reprezentacji polskiej, więc myślę, że obie te drużyny można porównać i presja, i luz jest taki sam, więc... A tą presję szczególnie odczuwaliście właśnie grając z Holendrami? Znaczy myślę, że to był po prostu dla mnie to był pierwszy występ taki w Widzemistrzu z Breidablikiem i z Ajaxem, tylko wiadomo, Ajax to jest... Może nie powinniśmy też patrzeć po nazwie, ale mimo wszystko jest to jakiś tam już topowy klub w Europie, szczególnie w tej młodzieży. Więc myślę, no, że jakaś tam presja była, ale myślę, że jak już byliśmy na Murawie, to nie odczuwaliśmy tego, bo momentami też pokazywaliśmy, że potrafimy być lepsi od nich. No i to też udowodniliśmy w rewanżu, więc może akurat nie w rewanżu, nie było, miałem kontuzję, ale to, co chłopaki zrobili w Amsterdamie, to było kawał dobrej roboty, chociaż szkoda, że nie masowaliśmy, ale pokazaliśmy, że Legia no, w tej piłce młodzieżowej też potrafi, no i to pokazał rewanż. A zdarzały się sytuacje, że obierzano was na trybunach? Osobiście miałem taką sytuację, że grając mecz z Neptunem Końskie, przy każdym kontakcie z piłką kibice rywali krzyczeli na mnie wieprzu zamiast pieprza. Ale jeszcze jedno było wtedy. Zamiast pieprzu. I to była taka bardziej śmieszna sytuacja niż chamska, no ale jeżeli 30 osób naraz krzyczy przy każdym twoim kontakcie wieprzu. Ale w Warszawie jesteś tylko pietrzem. Tak, i krzyczeli, że w Warszawie może jesteś pietrzu, ale u nas jesteś wieprzu, więc... To na razie 30, tak, kiedyś to krzyknie 30 tysięcy? Mnie motywuje to podobnie jak ciebie, więc... Bardzo dobrze. Nie będę miał z tym problemu. A taka nienawiść ze strony innych przeradza się w taką legijną dumę z czasem? Myślę, że może tak, no bo w sumie gdzie nie pojedziemy, to każdy próbuje nam dogryźć, a to jest coś wielkiego reprezentować tak duży klub z takimi tradycjami, z taką historią. No i wtedy jak zdobywa się te cele, na przykład jak Mistrzostwa Polski czy granie Widzemistrzów, to duma rozpiera w środku, myślę, że nie tylko nas i innych kibiców, tak? Oczywiście naszych kibiców. FIFA chyba też umiesz grać, to może zmierzymy się, a raczej wy zmierzycie na wirtualnych boiskach. Kim grasz? Ja City. Czemu? No lepiej teraz wygląda widz angielski, to zobaczymy. A dlaczego Real? Jak zwykle? Ukochany klub. Oprócz Legii oczywiście. To życzę powodzenia. Dobra, już mam. Panowie, ofensywa czy gracie autobusem? Ja już ofensywny włączyłem, a jak? No zmiana będzie dobra, mam nadzieję. No to Szwedzik na boisku właśnie był. Tylko prowadzi, nic nie podaje. Stawaj. Jak zwykle, sędzia już stawał. Ale czytana. Nie. Ale waliza. No to już
No ej, wody idę, mu to noszę. Ronaldo w defensywie, ty. Czy tylko w FIFA. A w rzeczywistości nie? Ja nie wiedziałem, żeby on wracał. Nie! Jest! Mamy to. Kto? 7. Chcesz obejrzeć powtórkę? Zobacz, nie, patrz. Ale miałem ci tak zaświeć szczęścia. Boże mi, po prostu. Już wystarczy. No zobacz jeszcze raz. Jak oceniasz pierwszą połowę, panowie? No, tragiczna. Został zmiażdżony, no. 4 strzały do jednego. Mecz nie stoi na wysokim poziomie, ale... Teraz puszczam króla. Karim. Dobra, zostawiam. Trochę więcej luzu trzeba. Tobie. Tak, ja sobie pyk jakieś nitki daję. Hop. I strata, hop. Zaczekaj, bo coś mi się... Ej! Nie, no co ja zrobiłem, no! Nie! Przecież to będzie szybki comeback, Kasper. Teraz takie bramki są najgorsze, no najgorsze, bo zacząłem pajacować i... Nie, ja zacząłem grać po prostu. No i Dabik, Rzeżus. Hop. Naprawdę ładna bramka ma to już. Bardzo mi się podoba. Zostaw powtórkę. Proszę, za ciebie. Chcieliście z dystansu, to proszę. Ale patrz, jak koszyk. Nie, nie było. Był. Właśnie ty zrobiłeś koszyk, wiesz, dwa. Tak? O, tu będzie widać? Będzie. No, szczerze, no. Nie uciekał od piłki, tak? No. To była bramka typu Michał Góra, co? Tak. Michał Góra. I wyjście Mateusza Szweda do linii końcowej, wsteczna. I Michał Góra nabiega i strzela. Czyli jest schematy wprowadzacie. Tak, schematik, proszę bardzo. Pyk do linii, wycofanie. Idzie Marek. Stracę gole, jestem tego pewien, zawsze tego tracę. Dobrze, zamykaj środka. Nie, on zacina. No jest! Yeah! Go, no! Znowu Dabik? Nie. A nie, pompujemy. Wyłączaj to. Już nie będę się dobijał pisturką. A tak całą drużyną. To pompa już idzie. Czuję baran, bramkę. Nie, to bramę jeszcze, hop. Nie. Chyba teraz też dobić trzeba. Myślałem, że się kiedyś wygrasz. Mogło się obyć bez tego, ale... Idę jeszcze raz. Cześć? Brawo, no. Ale też jeden do dogrywki. I wygrywałeś 2-0. I wygrywałem. Dobrze mi szło, ale potem się... Ale wiem, że dobrze szło.